sobotę blisko 150 kibiców oglądało zwycięstwo Wiktorii Września nad Jarotą II Jarocin 5-0. Wrześnianie swoją przewagę w ataku szybko potwierdzili bramkami. W siódmej minucie Mateusz Goździaszek podał do Macieja Lisieckiego i było 1-0. Obaj napastnicy identyczną akcję przeprowadzili dwie minuty później. Lisieckiemu pozostało tylko kopnąć do pustaka. Minęło 60 sekund na wykopie sytuacji. W 20 minucie fatalną stratę zaliczyli obrońcy Jaroty. Piłka znalazła się przy nodze Jakuba Groszkowskiego, który chwilę potem został sfaulowany przez bramkarza gości. Karnego wykorzystał Maciej Lisiecki i tym samym zaliczył klasycznego hat-tricka. Maciej Lisiecki jest najlepszym strzelcem Wiktorii z poprzedniego sezonu. Zdobył 18 goli. Zapytaliśmy go, kiedy ostatnio uszczelił hat-tricka. Z Wiktorią Szczeszów chyba tutaj u siebie, ale nie pamiętam, kiedy to było. Bodajże chyba w 11 minut, ale to chyba jeszcze za Waldka przy siódmej. A drugie pytanie z matematyki. Statystycznie co ile minut strzelasz w tym sezonie bramek? Tego to nie wiem. Pauza była w jednym meczu, za dużo kartek zbieram i niestety, ale idzie już do drugi mecz pauzy, tylko niestety bić się w pierś, bo nie mogę tyle kartek łapać. W 39 minucie Dawid Topolski wykonał rzut wolny z podbocznej linii. Piłkę na piątym metrze przeciął Paweł Zieliński i było 4-0. Gdy słońce zachodziło nad Wrześnią, trwała już druga połowa spotkania. Wiktoria kontrolowała przebieg wydarzeń na boisku. Jeden z rzadkich wypadów na połowę gości zakończył się golem. W 67 minucie Bartosz Nowicki przejął piłkę po dośrodkowaniu i zagrał głową do Michała Góralskiego. Ten nie miał kłopotu z ulokowaniem piłki w bramce. Po meczu trener Adam Topolski chwalił zespół za dobrą grę. My byliśmy dobrzy, rywal trochę słabszy, ale ten rywal w poprzedniej kolejce wygrał 4-1 ze Słupem. Obawialiśmy się tego spotkania. Zwycięstwo przyszło nam łatwo. Widać, że posiadamy dużą siłę w ofensywie i dzisiaj przeciwnik nie miał szans. A kogoś by pan wyróżnił dzisiaj? Nie lubię wyróżniać. Na pewno wszyscy zagrali na swoim dobrym poziomie. Maciej zdobył 3 bramki, ale wszyscy gramy na te bramki, także no jest dużą sztuką zdobyć te 3 bramki, ale zespół jeszcze musi dobrze grać i podawać dobrze, żeby Maciej strzelił. Cały zespół zasłużył na wyróżnienie. Tak okazałe zwycięstwo ucieszyło kibiców. Po cichu liczą na awans do trzeciej ligi i na powrót wielkiej Wiktorii sprzed lat. Thank you.